Dzień dobry Państwu. Chcę się powiedzieć radośnie, mamy to. 55 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Wróciła do nas już podpisana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości umowa, pora na oficjalny komunikat. Jesteśmy jednym z pięciu i jedynym w województwie lubelskim miastem, które działało bardzo szybko i bardzo sprawnie i już w pierwszym ogłoszonym konkursie, do którego przystąpiliśmy, zdobyliśmy to potężne dofinansowanie. Konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczy środków Unii Europejskiej z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w działaniu 3.1 Miejska Mobilność Zrównoważona. Złożyliśmy nasz projekt pod nazwą Rozwój Zintegrowanego Systemu Zrównoważonej Mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska i w ramach tych 55 milionów pozyskanych środków zrealizujemy następujących kilkanaście zadań. Ich ogólny koszt w najbliższych kilku latach wyniesie 82 miliony złotych. To przede wszystkim umowa na zakup 12 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z budową stacji ładowania wraz z fotowoltaiką w siedzibie naszego miejskiego przewodnika spółki MZK. To także kilkanaście ładowarek stacjonarnych oraz przenośnych do naszych elektrycznych pojazdów. To również modernizacja infrastruktury przystankowej. 25 przystanków na terenie miasta i jeden w gminie, bardzo nowoczesnych, z fotowoltaiką do zasilania oświetlenia, monitoringu tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, a w ścisłym centrum miasta, w obszarze ochrony konserwatorskiej, tam gdzie nie mieliśmy możliwości umiejscowienia na ich dachach fotowoltaiki, będą to tak zwane przystanki zielone, te pięknie ukwiecone jako ten bardzo pożądany rodzaj mebli nowoczesnej małej architektury miejskiej. To także budowa systemu płatnego parkowania, strefy płatnego parkowania w ścisłym centrum miasta. To także inwestycja w budowę centrum przysiadkowego przy dworcu PKP. To wreszcie budowa prawie 2 kilometrów nowych dróg pieszo-rowerowych w ciągach ulicy Alei Jana Pawła II na odcinku niegdyś noszącym nazwę ulicy Partyzantów oraz na ulicy Okopowej i ulicy Królowej Jadwigi, a więc w tych miejscach, gdzie brakuje nam łączników pomiędzy istniejącą siecią dróg rowerowych między ulicą Janowską a ulicą Terebelską. Dodatkowo w ulicy Okopowej i Królowej Jadwigi to będzie droga pieszo-rowerowa, zapewniająca bezpieczny, nieprzerwany rowerowy dostęp po drogach rowerowych pokaźnej liczbie uczniów szkoły podstawowej nr 9, którzy zamieszkują w tym dużym kwartale mieszkaniowym wzdłuż ulicy Armii Krajowej. Pozwólcie Państwo, że ponieważ jest to aż kilkanaście inwestycji, podeprę się ściągawką, to przecież także budowa 22 wiat rowerowych przy szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej. To wreszcie nowa aplikacja. Z środków Unii Europejskiej sfinansujemy opracowanie oraz wdrożenie aplikacji integrującej różne środki komunikacji służącej bardzo sprawnemu, ekologicznemu i ekonomicznemu planowaniu przemieszczania się po Białej Podlaskiej i na terenie także okalającej nas gminy. Wreszcie stworzymy tak zwany SUM, czyli Sustainable Urban Mobility Plan, a więc projekt zrównoważonej mobilności miejskiej. Dokument, który będzie podstawą do dalszego rozwoju bezpiecznego, zeroemisyjnego i komfortowego transportu miejskiego. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować moim współpracownikom. Państwo dzisiaj ich wszystkich widzicie. To zarówno pan prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji, jak i państwo naczelnicy
i kierownicy wydziałów i referatów naszego Urzędu Miasta, bo jeszcze raz chciałbym to z dumą, ogromną satysfakcją i wdzięcznością wobec tego wspaniałego zespołu podkreślić. Jesteśmy miastem, które przystąpiło do pierwszego ogłoszonego naboru w nowej perspektywie środków Unii Europejskiej na lata 2021-2027 z programu Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej i odnieść ten pierwszy z sukcesów, które w tej kadencji i wobec tej perspektywy unijnej nas czekają. Jeszcze raz konkludując, 55 milionów złotych dofinansowania. Mamy już te środki, mamy przygotowany sposób ich wykorzystania. Niektóre z projektów znajdą swoją finalizację już w ciągu najbliższego miesiąca, bo na początku maja podpiszemy umowę z dostawcą autobusów elektrycznych, który już za 12 miesięcy dostarczy pierwszych 6 z 12 autobusów oraz udostępni nam zbudowane przez siebie instalacje stacji ładowania wraz z fotowoltaiką, także z ładowarkami przenośnymi. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za uwagę i obiecuję, że to nie jest nasze ostatnie słowo w zakresie intensywnego rozwoju Białej Podlaskiej w tej rozpoczynającej się właśnie kadencji. To są kolejne setki milionów złotych, które popłyną na potrzeby rozwoju naszego miasta, tak ze środków Unii Europejskiej, jak i ze wsparcia środkami budżetu państwa. Bardzo Państwu dziękuję. Chciałem jeszcze, żeby Pan sprecyzował, czy kilkanaście ładowarek, czy kilka, bo kilkanaście to będzie jakieś 5 milionów złotych. O szczegółach. To będzie... Prosimy do mikrofonu, jeśli... Okej. To bardzo proszę. Na naszej bazie, której tutaj jesteśmy, będzie zainstalowanych 6 ładowarek podwójnych, czyli jednocześnie może się ładować 12 autobusów. Jedna ładowarka będzie stacjonarna, będzie zainstalowana na pętli ulicy Terebelskiej i warsztatowa ładowarka w naszym warsztacie, to taka tylko do naszej obsługi. Natomiast te, które będą się stale ładowały, to tutaj będą tak. Macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Jakby Pan Prezes mógł powiedzieć, jak to wygląda od strony miejskiego przedsiębiorstwa realizacja tego programu. Co na początek najważniejszego będzie realizowane? Jaki powiedzmy sobie zadania swoje? Pan Prezydent to mówił, ale potrzebuje drugi głos. Od początku tej pierwszej kadencji Pana Prezydenta Michała Litwiniuka realizujemy rozwój transportu miejskiego. To jest wymiana w ciągu tej ostatniej kadencji 30% wszystkich autobusów, które mieliśmy w swoim zasobie. To są ostatnie nasze 3 nabytki, prawda, które mamy tutaj z tyłu. Natomiast jeśli chodzi o ten nowy program, no to jest skok jakościowy i ekologiczny w rozwoju naszej firmy. To jest jakby wymiana kolejnych 30% autobusów na zeroemisyjne. To jest skok naprawdę potężny. Na tych dachach tej naszego warsztatu będzie zainstalowana fotowoltaika, oprócz tej, która już jest, będzie magazyn energii i wtedy, kiedy autobusy nie będą ładowane, to ta fotowoltaika będzie ładować magazyny energii, a następnie w ciągu dnia, w czasie przerywanym, tak jak teraz te autobusy stoją, bo to jest czas przerywany w ciągu dnia, będą te autobusy ładowane. I to jest ekonomiczne wykorzystanie tej infrastruktury. Jeszcze tylko dopytam, w takim razie można już teraz mówić, że to przyniesie oszczędności spółce? Generalnie to trudno powiedzieć, ponieważ jesteśmy jakby w takim bardzo złożonym świecie, prawda, i nie wiemy, jaka będzie cena oleju napędowego, jaka będzie cena energii, prawda, natomiast w tym naszym projekcie tak, zakładamy, że przy obecnych cenach, tak jakby one były stałe, to będzie to oszczędność finansowa dla firmy. A dla mieszkańców coś się zmieni? Ceny biletów choćby? Dla mieszkańców zmieni się komfort podróży.
będzie na mieszkańców wszystkich, nawet nie podróżujących naszym transportem, także się zmieni, ponieważ będziemy mieli czystsze środowisko naturalne, bo pomimo tego, że można powiedzieć, że 60% autobusów to są autobusy ekologiczne, bo to jest Euro 6, natomiast czysty autobus to jest i mniej hałasu, i mniej spalin. One będą się czymś różniły w sensie takiego designu od tych, które jeżdżą do tej pory? Czy ta sfera, powiedzmy sobie, się zmienia, czy nie? Raczej nie. Raczej będą tylko może troszeczkę wyższe, ponieważ te magazyny energii będą zainstalowane na dachach. A wielkościowo to będzie to samo, bo to są 12-metrowe, wszystkie 12 12-metrowych będzie. Tak jak pan prezydent powiedział, za 12 miesięcy powinny być 6, łącznie z ładowarkami, a po następnych 6 miesiącach kolejne 6, także dopełnimy to.